Polska ma w swoich dziejach wielkich bohaterów walczących z bronią w ręku o naszą niepodległość. W najdalszych zakątkach świata biliśmy się za wolność naszą i waszą. Ale mamy też wspaniałych odkrywców i wynalazców, zmieniających losy Polski i świata. O nich często wiemy niewiele albo zgoła nic. Przez całe dziesięciolecia od wojny byli świadomie zapominani lub niedoceniani. Nareszcie nadszedł czas, byśmy mogli z dumą o nich mówić i przypominać Polsce i światu o naszych wspaniałych rodakach. Stefan Władysław Bryła urodził się w Krakowie w 1885 roku. Gimnazjum skończył w Stanisławowie, po czem studiował do 1908 roku w Szkole Politechnicznej we Lwowie. A następnie jeszcze pogłębiał wiedzę za granicą, między innymi w Politechnice w Berlinie, Charlottenburgu. No i był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, a w 1910 roku zrobił doktorat, co w tamtych czasach w naukach technicznych było rzadkością. W 1912 roku przy wsparciu Akademii Umiejętności w Krakowie pojechał Bryła, żeby zapoznawać się z metodami budowlanymi w Stanach Zjednoczonych. Był też w Kanadzie. No i w Stanach Zjednoczonych pracował przy budowie najwyższego wówczas wieżowca Woolworth Building, wtedy najwyższego na świecie, chyba 250-metrowego. Wrócił z tych Stanów Zjednoczonych, ponieważ był człowiekiem niezwykle zainteresowanym w ogóle światem i lubił podróżować. Wrócił przez Kalifornię, Japonię, Syberię, koleją syberyjską, która właśnie wtedy była ukończana, wrócił do kraju w 1913 roku. Wtedy został zatrudniony w Szkole Politechnicznej we Lwowie i ożenił się i wraz w podróż poślubną wybrał się w roku 1914, tym razem do Persji i na Zakaukazie. I tam początek wojny światowej go zastał. W związku z tym został internowany jako poddany austro-węgierski. No ale w łagodnych warunkach, także mógł pracować jako inżynier i odgrywał dużą rolę w związkach i stowarzyszeniach polskich inżynierów w Rosji. Taki był słynny zjazd w roku 17 w Moskwie polskich techników, to on był tam wiceprzewodniczący. No i stamtąd, jak wrócił do Lwowa, to trafił na walki z Ukraińcami i brał w tym udział osobiście. Po czym pojechał do Warszawy, gdzie się zaciągnął do wojny polsko-bolszewickiej i też ją całą tam przewalczył, że tak powiem. No i później został profesorem mianowany już w Politechnice Lwowskiej, bo od 21 roku ta szkoła została przemianowana na Politechnikę Lwowską i zajmował się głównie sprawami związanymi z prowadzeniem spawania do budownictwa, więc w tym zakresie miał ponadkrajowe zasługi, bo zbudował otwarty w 1929 roku pierwszy spawany most drogowy na rzece Słudwi koło Łowicza w Małżycach. Był ten most, on istnieje do dzisiaj, ale już jako zabytek. To był pierwszy most spawany, jak niektórzy twierdzą, w ogóle na świecie. Ale on to był nieduży most, bo on miał 27 metrów rozpiętości tylko. Nie wierzono w spawania. Nity było widać, że są, prawda? A spawanie jest... Nie zajrzysz do środka, jak to wygląda. Prawda? Nity wyraźnie widać, że są. Ale nity to było więcej metalu. Bryła wprowadził spawanie do budownictwa.
a w 1928 roku opracował dla Ministerstwa Robót Publicznych przepisy związane ze stosowaniem spawania w budownictwie. To było o tyle ważne, że wówczas nie było dobrych metod kontroli tego jakości spawania, więc w wielu krajach bano się wprowadzić i za przykładem polskich przepisów później stopniowo pod wpływem powiedzmy właśnie bryły wprowadzono te metody w niektórych krajach nawet bardzo rozwiniętych do dopiero w latach 50. A dlatego, że wtedy powstała możliwość prześwietlania spawań rentgenem specjalnym. Prawda? W każdym razie bryła zbudował nie tylko ten most, ale zbudował wiele ważnych obiektów z wykorzystaniem właśnie spawania i szkieletów stalowych. No między innymi w Warszawie to jest ten dzisiejszy Hotel Warszawa, to był gmach prudencjalu przed wojną na placu Napoleona, który dzisiaj jest placem powstańców Warszawy, tak? Ale także na przykład w Krakowie Bibliotekę Jagiellońską zbudował. Wiele obiektów i przemysłowych, i sportowych, bo hale w Katowicach też. W każdym razie dużo, dużo rzeczy było jego autorstwa. On zresztą był tytanem pracy, wykładał na bardzo wielu uczelniach. Nawet jego sekretarka mu mówiła, gdzie ma wykład i z czego. Bo on miał tak rozległą wiedzę, że z tym sobie nie dawał rady. Nawet dowcipnisie mówili, że ona nawet mu mówiła, kiedy ma randkę i z kim, bo zarządzała całym jego kalendarzem, prawda. No i cóż, no, Bryła był bardzo osobą ważną w polskiej technice. W 1934 roku został członkiem Akademii Nauk Technicznych w Warszawie, co tylko naprawdę najbardziej wybitni ludzie doznali takiego zaszczytu, więc można powiedzieć, że był człowiekiem spełnionym przed wojną. A kiedy przyszła wojna, Bryła działał bardzo odważnie w konspiracji, to kierując wywiadem gospodarczym, przygotowując plany odbudowy Polski, co było bardzo istotne wtedy, no i przede wszystkim w kształceniu politechnicznym. No, miał wykłady i oni doktoraty robili wtedy różne w podziemiu i tak dalej. Razem z inżynierem Gokelim też działał na rzecz produkcji uzbrojenia dla AK. Został aresztowany w 1942 roku, ale wykupiono go z Pawiaka, bo były też takie możliwości. A później w 1943 roku, w listopadzie, go aresztowano z całą rodziną i został rozstrzelany w 1943 roku w grudniu w pobliżu zajezdni tramwajowej na Puławskiej w Warszawie razem z grupą zakładników. Po wojnie tak, był medal Bryły przyznawany przez różne stowarzyszenia. Do tej pory jest nagroda Bryły przez chyba Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Budowlanych przyznawana za wybitne osiągnięcia w budownictwie lądowym.